Mamy już wiosnę astrologiczną i kalendarzową, jednak patrząc kilka dni wstecz, trudno było ją dostrzec. Prawdziwa wiosenna aura właśnie nadchodzi. Już w najbliższy weekend będzie można cieszyć się słońcem i temperaturą na plusie. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w województwie warmińsko-mazurskim na słupkach rtęci może pojawić się nawet 19 stopni. Naprawdę ciepluteńko, aż się nie chce wracać do domu. Pięknie jest. Słoneczko, słoneczko i zaraz humor lepszy. Normalnie, powietrze jest inne. A co pan będzie robił w weekend podczas takiej pięknej pogody? Zobaczę, albo na pójdę na rogi, albo na grzyby, na te. Do lasu pochodzić, nie? Albo na ryby, albo na rogi. A co można robić, gdy jest taka piękna pogoda? Spacerować, opalać się, już jak słoneczko jest, no i cieszyć się. To jest elegancko. Tylko szkoda, bo do domu trzeba wracać, ale jest okej. No jeśli będzie taka pogoda, to w plener gdzieś nad jezioro już, tak? I w terenie, bo tutaj hurgot tych samochodów ścigać się zaczynają na tych motorach. To można dostać nerwicy jakieś. A w plenerze las, woda, przyroda już zaczyna być czuć wiosnę. Tęsknił pan za wiosną? Och, jak bardzo za wodą, za tym. To jest najpiękniejsze, co może być. Tak. Może jakieś ognisko, coś tutaj ze znajomymi. Czyli już bardziej na zewnątrz, w plenerze. No, dokładnie. Pogoda jednak często się zmienia. Czasem świeci słońce, czasem pada deszcz. Aby w ten weekend na szczęście królowała ta pierwsza opcja.